Gościem Prawy TV jest pan profesor Chazan, dyrektor Szpitala Świętej Rodziny. Szczęść Boże, witam panie profesorze. Szczęść Boże, dzień dobry. Panie profesorze, w ostatnim czasie dostrzegamy w mediach niewyobrażalny atak na pana w związku z odmówieniem aborcji u kobiety w 25. tygodniu ciąży, powołując się na klauzulę sumienia. Czy wobec tego klauzula sumienia jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, jak również z kodeksem etyki lekarskiej? Te ataki są rzeczywiście bardzo przykre. Używa się ciężkich słów, powiedziałbym wręcz obelg. Jak hipokryzja, to jest jeszcze łagodne słowo. Jest to bardzo przykre. Klauzula sumienia została wymyślona po to, żeby bronić lekarzy przed nakazywaniem im wykonywania procedur, które są sprzeczne z systemem wartości. I jest to bardzo dobry pomysł. On jest zgodny absolutnie z Konstytucją. Problem tylko, że niektórzy uważają, że klauzula sumienia powinna być ograniczona wyłącznie do, jak twierdzą, najbardziej bezpośrednich działań ukierunkowanych na zabicie dziecka na przykład. A niektórzy sądzą, i ja przyłączam się do nich, że klauzula sumienia dotyczyć może i powinna także takich czynności jak uczestniczenie w procedurze in vitro czy wypisywanie środków antykoncepcyjnych, o których wiemy, że jednym z mechanizmów ich działania jest zabicie zarodka. Tak więc poglądy na temat zakresu klauzuli sumienia są różne. Ale klauzula sumienia nie jest sprzeczna też z naszymi zasadami deontologii lekarskiej, z przyrzeczeniem lekarskim. Więc jest to pewne dobro, które lekarze mają. Ale ta klauzula sumienia w praktyce ma pewne ograniczenia, już pomijając to, że nie dotyczy farmaceutów, którzy odmawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych, ale na przykład ma nie dotyczyć lekarza, który jest dyrektorem szpitala, ale dyrektor szpitala też ma sumienie, odpowiada za to, co się w szpitalu dzieje, i jeżeli w szpitalu byłyby wykonywane aborcje, to lekarz, katolik, dyrektor nie może pozwolić na to. To jest sprawa kontrowersyjna, powiedziałbym, bo jeżeli ktoś by uznał, że lekarz katolik nie może być z kolei dyrektorem szpitala, to oznaczałoby, że jest pewna kategoria ludzi, którzy nie powinni zajmować pewnych stanowisk. Czy uważa pan profesor, że niedobrze się dzieje w naszej trzeciej RP, bo tak lekarz nie może pełnić, który ma sumienie, stanowisk dyrektorskich. Niedługo może nauczyciel nie będzie mógł pełnić też swoich funkcji w szkole publicznej, czy aktor, bo już znamy takie przypadki, jest stygmatyzowany, bo opowiada się za Bogiem. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o zawężanie, sztuczne zawężanie zakresu klauzuli sumienia w imię walki, nie waham się użyć tego słowa, z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest w ogóle nacenzurowanym na całym świecie. Tak zwana tolerancja, którą pewna koła się szczyca, obejmuje wszystkie wyznania z wyjątkiem chrześcijańskiego. Można na katolikach się wyżywać, przecież wiemy ilu przedstawicieli tego kierunku jest zabijanych na świecie. Wiemy przecież, że symbole chrześcijaństwa są zwalczane. Znamy przypadek stewardessy, której kazano zdjąć krzyżyk z szyi, dlatego że linia lotnicza uważa, że to może być rodzaj mobbingu wobec pasażerów. Tak jakby katoliczka czy chrześcijanka stewardessa gorzej wykonywała swoje obowiązki. Jest to przykre, że to ma miejsce w naszym kraju. Kiedyś pamiętam, w czasie II wojny światowej, czyli przed raczej, zostały wydane ustawy norymberskie, w których nawoływano do nieleczenia się u Żyda. Wygląda na to, że w tej chwili, z zachowaniem rzecz jasna odpowiedniej miary,
uważa się również obrzydzić w oczach opinii publicznej lekarzy katolików, którzy mają rzekomo, podpisując klauzulę sumienia, odmawiać wykonania cięcia cesarskiego, czy załóżmy założenia gipsu na złamaną nogę, ponieważ uznają świętość ciała. Dochodzimy do jakichś absurdów, to znaczy tworzy się takie absurdalne porównania, żeby zaostrzyć sytuację, ale wydaje mi się, że to jest przeciwskuteczne, bo to wydaje moim zdaniem niezbyt dobre światło o logice myślenia pracowników frontu ideologicznego. Bo przecież lekarze, powiedzmy, którzy są związani z wartościami, to oni bardziej będą się poświęcać dla leczenia drugiego człowieka niż odwrotnie. Tak mi się wydaje, że tak. Zdrowy rozsądek również nakazuje, że każdy lekarz, wszyscy lekarze myślą i tak na pewno jest duża większość lekarzy, prawie wszyscy poszli do tego zawodu z powołaniem, z chęcią służenia innym, ale nie można uznawać, że lekarz katolik, którego jest to obowiązkiem, obowiązuje go przekazanie miłości bliźniego choćby, że będzie gorszym lekarzem niż lekarz ateista. Tymczasem przedstawia się tę sytuację właśnie w taki sposób prymitywny moim zdaniem, że lekarz katolik, który podpisał klauzulę sumienia, nie będzie, tak jak powiedziałem, wykonywać cięcia cesarskiego, nie będzie udzielał pomocy komuś, kto będzie w sytuacji zagrożenia życia. To jest nieprawda, to jest, powiedziałbym, nawet pełzający totalitaryzm. To jest prześladowanie, to może zbyt daleko idące słowo, ale idziemy w tym kierunku. Panie profesorze, chcę wrócić do deklaracji wiary podpisaną przez 3000 pracowników służby zdrowia, lekarzy, studentów medycyny, między innymi przez pana profesora, która uznaje prymat prawa boskiego nad prawem ludzkim. Czy powiedzmy to utwierdziło pana w tych przekonaniach swoich, czy to jest czymś dodatkowym do pańskich poglądów związanych z przysięgą Hipokratesa? Przysięga Hipokratesa powstała bardzo dawno temu, ale jak widać już wtedy... Bo to na przełomie IV-V wieku. Już doszedłem do wniosku, że kto wie, czy wtedy, może nie powszechnie, bo kultura nie była masowa i przekazów i mediów nie było, ale być może w kręgach uczonych, w kręgach lekarzy, już wtedy dyskutowano sprawę zabijania dzieci poczętych. Przecież tam jest napisane w tej przysiędze, nie będę podawał niewieście środka poronnego. A więc już wtedy ten problem w świadomości lekarskiej istniał i był bardzo ostry, podobnie jak teraz. Problemy dotyczące ludzkości, dotyczące człowieczeństwa, jak widać, mają historyczną ciągłość. Ja uważam, że podpisanie tej deklaracji wiary w sposób naturalny wynikało z moich przekonań jako katolika, z mojego poczucia szczęścia i dumy z tego, że wykonuję zawód lekarza. Muszę powiedzieć, że podpisując tę deklarację, nawet nie przypuszczałem, że coś, co właściwie potwierdza to, co było przedtem, bo przecież deklaracja wiary niczego nie zmieniła. Lekarze katolicy byli w Polsce, są i mam nadzieję będą. Natomiast rozpętała się burza, którego powodu można się tylko domyśleć. Chodzi o to, żeby tę grupę zawodową zdyscyplinować. Kto to widział, żeby lekarz, no wydawałoby się inteligentny człowiek, śmie publicznie mówić, że wierzy. To się nie mieściło niektórym w głowie. Tymczasem też to nie jest prawda, jak się mówi, że to oznaczać ma jakieś powstanie grupy talibów w Polsce, czy że dojdzie do jakiejś iranizacji, że prawo szariatu będzie obowiązywało. To jest, tego typu stawianie sprawy jest nieuczciwe.
bo wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi tutaj, szukałbym nie szczegółów tej deklaracji, niektóre fragmenty tej deklaracji napisałbym inaczej. Pisała to pani dr Wanda Pułtawska, może będąc w emocjach związanych też z jej stanem. Pamiętamy, że jest w tej chwili cierpiąca, że przeżywa trudne chwile i chodzi tutaj, tak jak powiedziałem, o ducha tej deklaracji. Ja bym tutaj raczej wyszedł z prawa naturalnego. Wiemy, że według prawa naturalnego, prawo naturalne to jest coś, co jest w nas. W sumieniu naturalne, człowieka, w naturze. W każdym plemieniu, gdziekolwiek, w Australii, w Nowej Gwinei, czy wśród pigmejów istnieje nakaz wewnętrzny, żeby nie zabijać innego, żeby czcić swojego ojca i matkę, nie kraść cudzej własności. I to jest coś, co instynktownie wyczuwamy. I moim zdaniem deklaracja wiary do tego się odnosi. Także chciałbym tutaj uspokoić tych, którzy uważają, że lekarz, który podpisał deklarację wiary, jest zagrożeniem przestanie udzielać na przykład pomocy w przypadku zagrożenia życia. To jest jakiś absurd. Owszem, nie będzie z pewnością stosował środków, ani tych metod postępowania, w których zagrożone będzie życie człowieka. Bo życie i zdrowie jest wartością świętą. Jak pan profesor odpowie na zarzuty tygodnika Wprost, cytuję, że nie wskazał pan osoby, która mogłaby dokonać sztucznego poronienia, a raczej przyciągał pan wszystko, aby termin, kiedy można legalnie wykonać aborcję, w przypadku, gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony, chodzi o tę matkę, kobietę w 25 tygodniu ciąży. Chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę panią po in vitro, że odnoszę się do niej z dużym szacunkiem i cieszę się, że w końcu, że jednak postąpiła w ten sposób, że odstąpiła od żądań wykonania aborcji. Ja mam głęboką nadzieję, że w przyszłości spojrzę na te sprawy inaczej i ja nie twierdzę, że nie ma uczuć macierzyńskich. Oczywiście, że ma, ale przytłoczona tą sprawą, przytłoczona tymi informacjami o wadach, uległa takiej pokusie rozwiązania sprawy, załatwienia sprawy teraz, żeby nie mieć tego na głowie, żeby się nie martwić. Tutaj lekarze moim zdaniem czasami przyczyniają się do tego rodzaju postawy. I chciałbym też wyrazić wdzięczność tym lekarzom, tym kierownikom dużych organizacji służby zdrowia w Warszawie, którzy podobnie jak ja odmówili aborcji. Dzięki temu to dziecko żyje i nie jest prawdą, że nie ma czaszki, nie jest prawdą, że jest na skraju śmierci. Bardzo możliwe, że te wady twarzy uda się wyleczyć. No więc to tyle. Jeżeli chodzi o tę sprawę, jestem ograniczony tajemnicą lekarską. Tak. Nie mogę tu o wszystkim mówić. Natomiast nie jest prawdą, że ja przeciągałem decyzję. Czas pomiędzy momentem, w którym pani zwróciła się do mnie z prośbą o wykonanie aborcji, a moment, w którym po rozmowie z nią, po zaproponowaniu jej przesłania do hospicjum perinatalnego, po propozycji objęcia ją opieką podczas ciąży i porodu w szpitalu i do tego momentu, w którym napisałem pismo, w którym niestety odmówiłem aborcji, upłynęły 3 dni, więc to nie był czas. Czyli ten atak jest zakłamany. Ja mam pewne teraz poczucie, że może za krótko z nią rozmawiałem, że może za mało się z nią spotykałem, ale też byłem wówczas pod presją czasu. Jak pan oceni atak na pana, panie profesorze, przez premiera Donalda Tuska, bardzo mocny atak, jak również ministra Bartosza Arłukowicza, jego następującą wypowiedź ministra. Każdy ma prawo mieć swoje poglądy, przekonania religijne, ale wobec wszystkich, którzy będą stwarzali zagrożenie dla pacjenta, kierując się prawem boskim, a nie ludzkim, my będziemy stosowali prawo ludzkie. Bardzo mocne słowa.
Myślę, że pan minister Arłukowicz, mówiąc zagrożenia dla pacjenta, miał na myśli zagrożenie życia dziecka wykonaniem aborcji. Mam nadzieję, że to miał na myśli i że będzie przeciwstawiał się wszystkim działaniom, które będą wymierzone w niewinnych dzieci według zasady fetus as a patient, płód jako pacjent. To jest przecież odrębna istota, odrębny człowiek. Jeżeli tak, jeżeli to miał na myśli, to bardzo mu dziękuję. Ale jeżeli miał na myśli to, że lekarze katolicy będą podejmować działania, których istota będzie polegała na zaniechaniu diagnostyki lub na niepomaganiu człowiekowi będącemu choremu, będącemu w potrzebie, w zagrożeniu zdrowia i życia, to chciałbym solennie pana ministra zapewnić, że takie działania nie będą miały miejsca. Panie profesorze, jakie mogą być dla pana konsekwencje ze strony tych, którzy nie szanują konstytucji polskiej i słusznego prawa związanego z klauzulą sumienia? Czy nie boi się pan tych konsekwencji w obronie najmniejszych, najbardziej bezbronnych dzieci? To jest pytanie trudne. Jasne, że wolałbym, żeby mnie nie dotknęły żadne represje, ale 12 lat temu takie represje miały miejsce. Nawet w świętej pamięci dyrektor Instytutu profesor Woźniak został karany naganą przez Sąd Okręgowy za represje wobec mnie. Ale czy się boję? No, powiem szczerze, się nie boję. Dlatego, że było 12 lat temu również dochodzenie prokuratorskie, że zaniedbuje prawa, że występuje przeciwko prawom reprodukcyjnym kobiet. Prokurator to dochodzenie umorzył. Ja jestem pełen szacunku dla organów władzy w Polsce. Wierzę w ich bezstronność i raczej jestem spokojny. A poza tym pamiętam słowa świętego Jana Pawła II, nie lękajcie się. I tutaj ten lęk, wydaje mi się, może powstał wśród młodych lekarzy po tym wszystkim, co się działo, po atakach na tych, którzy podpisali deklarację wiary. I martwię się nie tyle o siebie, ile o nich. Ja jestem, niedługo będę obchodził 50. rocznicę pracy lekarskiej, więc no nie boję się i mam poczucie, że pomogłem wielu tysiącom dzieci przyjść na świat i czuję się spełniony. Natomiast boję się młodych lekarzy, którzy wchodzą dopiero w życie zawodowe, którym w sposób niedwuznaczny daje się do zrozumienia, kierując ataki do mnie, że powinni się zastanowić, czy podpisywać w przyszłości jakieś deklaracje wiary, bo to może się skończyć niedobrze dla waszej pracy, dla waszej kariery, a przecież każdy lekarz chciałby wykonywać zawód, którego się nauczył. Także o nich się trochę boję, ale mam nadzieję, że Kiedy wspomną na słowa Jana Pawła II, nie lękajcie się, że staną się mężni i że będą również bronić swoich wartości. Czy to nie jest czasami powrót do czasów, kiedy obowiązywała ustawa z 1956 roku ze wskazań lekarskich, społecznych, Społecznych przede wszystkim, no wskazania. Ale chodzi mi o to, ta mocna taka ustawa aborcyjna. Panie profesorze, kiedy też atakowano lekarzy, pamiętam panią doktor Padreską Chrościcką, ona otrzymała wilczy bilet, dlatego że nie zabijała dzieci, tak. Ale była twarda. Właśnie, ale to były troszkę inne czasy, trochę je pamiętam. Teraz jest inaczej. Teraz jest powszechna świadomość społeczna. Pamiętam, jak była dyskusja w roku 93 nad ustawą o ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wtedy się przetoczyła w mediach olbrzymia dyskusja, która spowodowała, że dziecko przestało być widziane jako grudki tkanek, ale jak człowiek. Badania ultrasonograficzne także bardzo pomogły, kiedy mogliśmy zobaczyć, jak to dziecko wygląda. Także teraz świadomość społeczna jest nieco inna. Ja mam nadzieję, że to, co się w tej chwili dzieje, że to, co teraz ma miejsce, także wyostrzy wrażliwość ludzi na te zagadnienia,
Być może dużo osób przemyśli też w swoim sumieniu te sprawy i że z tego wyniknie pewne dobro. Czyli to jest taka próba, można powiedzieć, tych sił liberalnych i postkomunistycznych, żeby tutaj mocno pana zaatakować, żeby przestraszyć innych, ale ja mam nadzieję, że to będzie raczej umocnienie tych, którzy są za tą deklaracją wiary. Z pewnością tak, ale jest w tej chwili w społeczeństwie nastrój lęków, ludzie się boją wypowiadać publicznie. Powiedział o tym pan senator Rulewski, że ten lęk, który teraz jest u nas w wyniku tego pełzającego totalitaryzmu, to już ja powiedziałem, że on też zabija ludzką godność. I jest naprawdę bardzo źle się dzieje, że w Polsce, w kraju, w którym teraz obchodziliśmy 25 lat odzyskania wolności, że ta wolność jest niepełna, że demokracja może rzeczywiście jest, ale wolności wypowiadania się, wolności słowa, wolności przekonań jest coraz mniej. Czyli można powiedzieć, że potrzebujemy proroków. Prorok to jest świadek, tak jak w czasie prześladowań pierwszych chrześcijan. Kretnę czynników, jak pisze Sienkiewicz, Quo Vadis, przemnażała nowych chrześcijan. Mam nadzieję, panie profesorze, że pańska postawa bardzo wspaniała i tych, którzy podpisali deklarację wiary, że to będzie przemnażać tych nowych, którzy będą uznawać prymat prawa boskiego nad ludzkim, który jest zgodny, jak pan powiedział, z konstytucją. Z prawami człowieka. I taki człowiek, który kieruje się prawem boskim, jest w stanie wiele zrobić, poświęcić się dla wiele zrobić dobrego dla ojczyzny, dla Polski i dla obywateli. Cieszę się, panie profesorze, z obecności w naszym studiu. Myślę, że to nie ostatni raz. Bardzo dziękuję. Z przyjemnością odwiedzę państwa. Dziękuję za poświęcony czas. Jak ta sprawa się zakończy, też będziemy chcieli pana profesora zaprosić, żeby podsumować to wszystko. Moim państwa gościem był pan profesor Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Świętej Rodziny. Dziękuję, życzymy dużo sił, panie profesorze, do tej pięknej pracy na rzecz służenia drugiemu człowiekowi, szczególnie choremu. Bardzo dziękuję. Życzenia te przekażę wszystkim koleżankom i kolegom. Dziękuję.